Radomir Obruśniak. 6-1. I jego rywal z Tanzanii. Kosmas czeka. 27 wygranych, 14 porażek, 6 remisów. Ale ostro zaczął Obruśniak. Tutaj nie ma żadnego wstępnego badania, rozeznania, co widzieliśmy w poprzednich walkach, co często widzimy w boksie. Pykanie, czekanie, badanie. Jak mawia nasz redakcyjny kolega Przemek Saleta, czasy na dół. Od początku to inwestycja na kolejne rundy. Nie było tutaj liczenia, oczywiście poślizgnięcie. I trafia lewym, odpowiada Tanzańczyk lewym. I znowu świetna akceratka. Próbuje klinczować Tanzańczyk, ale Radomir... A dopiero teraz doszło do klinczu. Dobrze, dobrze zamknął teraz Radomir Obruśniak pod linami przeciwnika. Chwilę wcześniej Hauko Karapatyan, czyli trener Radia, powiedział mu, nie dawaj mu miejsca, żeby bił tymi prostymi ciosami, atakuj. Dobry lewy na dół, prosty w wykonaniu Obruśniaka. Zamknął czekę w narożniku, ale ten odpowiada. Kontra i prawy sierpowy kończący w wykonaniu Radia. No, podkręca tempo już w tej ostatniej minucie siódmej rundy. No, on ewidentnie utrudnia Radomirowi Obruśniakowi podejście w to. Ale Obruśniak też nie uderza. Teraz dopiero. No to jest runda, gdzie wyprowadzili po kilkadziesiąt ciosów, a ciosy celne obu można by było zliczyć na palcach obu rąk. I na koniec Radomir Obruśniak, lewy prosty. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje...